Państwa serdecznie. Witam też prezydenta miasta Tarnobrzega. Proszę Państwa powiedzieć, że to jest pokłosie mojego 2-miesięcznego wyjazdu do Indii. Ja tam już byłem 4. raz w Indiach, teraz byłem najdłużej. Indii, jak wiemy, jest olbrzymim krajem, większym niż Europa. Wiecie, to prawie 1,5 miliarda ludzi. Także jest to zwiedzać. Przede wszystkim chciałem Państwu powiedzieć, że my nie zwiedzamy jakby Indii z tej strony od jakichś szlaków, na szlakach turystycznych. My jeździmy bardziej na prowincje. Wybieramy tak zawsze logistycznie jakieś bardzo ciekawe czy festiwale, czy jakieś też plemiona. I to pokłosie właśnie tej wystawy tutaj to jest to, że pojechaliśmy do takiego stanu na Ganal w Indiach, to jest około gdzieś jeszcze oddali kilka tysięcy kilometrów oddalone. I tam, żeby się dostać, trzeba mieć specjalną przepustkę. I taką przepustkęśmy otrzymali. Teren bardzo trudny, dlatego że 200 kilometrówśmy jechali około 2 dni. Raz teren osuwisty, lawiny, ale udało się tam jakoś przejechać. I tutaj chciałem ku Państwu tak wspomnieć tutaj, że jest to ostatni potomkowie łowców głów, którzy żyją w tych plemionach. I tutaj jest tylko część tego materiału, dlatego że ja dopiero przyjechałem 1,5 miesiąca temu i to jeszcze nie przeglądałem tego wszystkiego. Także ja myślę, że dopiero w późniejszych wystawach ten materiał będzie się ukazywać. Tutaj Państwu chciałem tutaj pokazać przede wszystkim ze względu na ten materiał Życie na torach, z tego względu, że jak wjeżdżamy do największych miast Indii, Bombaj, Kalkuty czy Delhi, to przy torach takie koczowiska są, jak tu widać. W Kalkucie, gdzie ja tam siedziałem kilka dni na tych torach i tam robiłem ten materiał, to Kalkuta liczy 27 milionów, a 13 milionów mieszka w slumsach. Także wyobraźcie sobie, jaka to jest skala porównawcza. Tak samo tutaj, jeżeli popatrzymy na jeszcze inne sprawy, tu Varanasi, to jest najstarsze miasto Indii, taka na miasta Indii. I to są takie historie pogrzebowe, które wiadomo, że to jest święta rzeka Ganges i dla Hindusów to jest po prostu coś takiego, że oni w tym Varanasi chcą umrzeć. I tutaj ja chciałem to pokazać z tego względu, że tych umieralni w tym mieście jest dość dużo, że także ludzie przyjeżdżają umierać, jeżeli nie umrą, wyjeżdżają z powrotem. No tak to wygląda. Zresztą tu jeszcze taka filozofia też, jak patrzymy, że chodzimy tam po tych miastach czy po tych slumsach, oni jakoś narzekają na własny los, są mili, życzliwi. Jak się tam do nich zwracamy, zawsze nigdy nie ma żadnej agresji, bo oni mówią, że jak w tym życiu będą dobrzy, to ich bogowie w rekarnacji w przyszłym życiu będą mieli lepsze życie. Także tak po skrócie chciałem powiedzieć Państwu tylko, no ja myślę, że tam jeszcze będzie wywiad tu z Kasią, to może więcej tam coś, albo obserwujcie mnie też na Facebooku, ja tam trochę tego materiału wrzucam. Jakieś pytania, to proszę bardzo, się odpowiem. To jest zaledwie ułamek. Ułamek, tak. Bo ja... zdjęć, więc należy przypuszczać, że będą kolejne wystawy. Tak, tak, będą kolejne wystawy, będzie wystawa też. A tu jeszcze w tym wyjeździe też byliśmy w Bangladeszu i następna wystawa będzie Bangladesz na Zamku Dzikowskim i tam już materiał będzie bardziej dopracowany. Także myślę, że będzie więcej tego materiału. A w samych Indiach co zaliczyłeś? Jakie miasta czy tam? No myśmy zaczynali od Delhi, Bombaj, Kalkuta, Varanasi, potem Stany Unarsal Pradesh, później Maganal, także to jest duże materiały, duże odległości. Takie historie w tym Maganalu, bo byliśmy taka stolica, nazywa się Kocima i jak byliśmy na targu, taki historik wam opowiem Państwu. Wiele rzeczy takich było ciekawych i myśmy tam to próbowali, na przykład było dużo robaków do jedzenia różnego rodzaju, były żaby, były białe myszy i ślimaki, no i psy, bo tam psy jedzą też.
niestety. I taka historia, że mieszkaliśmy w takim kastelu, gdzie mieliśmy dostęp do kuchni, tam Kinduska gotowała i spróbowaliśmy żab. No i te żabyśmy tam przywieźli. Ona to nam przyrządziła w ten sposób, że ja tu przepis nawet mogę Państwu podać, bo widziałem to wszystko. I było tak, że tam ona rzuciła na gorące wodę te żaby, wypatroszyła, porąbała, potem dodała tam po prostu pomidory zwykłe i drzewne, takie pomidory. Potem chili, cebula, czosnek, pieprz i sól na olej. I no i potem to wszystko po tym oleju podała nam to, no nie było to specjalnie smaczne, z tego względu, że dużo kostek bardzo się to już tak było. Następna taka historia, było dużo białych myszek też na tym targu i było tak, że pytaliśmy, dlaczego te białe myszki są. A mimo, że to jest na przeziębienie dla dzieci. A ja się pytam, dlaczego na przeziębienie dla dzieci? No bo jak gotujemy zupę, to te białe myszki dodajemy do zupy i potem dzieci to tę zupę jedzą i one zdrowieją, jak mają przeziębienie, jak są przeziębione. Także, no tak, no ślimaki nie takie jak u nas są, nie winniczki, po prostu one takie są nieduże i to jest taka typowa przepryska dla piwa. Też, także można jeść. Tu taką też historię mam z tym, jakśmy mieszkali tu u łowców głów, w tej chacie, tu takie to ognisko się pali. Tam taka łazienka, to trzy wiadra były, taka normalna. I pamiętam, że jednej nocy tam, bo taka na bambusie to coś spało i tak w nocy patrzę, coś po mnie łazi. Ciemno, cholera, co to łazi, tak po mnie łazi, tak strasznie. Ja nie wiem co, no i tak strzepałem to z koca, ale już rano nie spałem, no bo się bałem, nie wiedziałem co to jest. Także takie historie różne są. A co to było? Też nie wiem. Nie wiem. Co piliście na kolację? Nie, no na kolację to u nich to jest typowo, to jest kawa, znaczy herbata z mlekiem, ale dużo jest też swojskiego tych wyrobów alkoholowych, znaczy bimbru i robią to z różnego rodzaju ryżu, bo z czarnego ryżu, brązowego, białego ryżu, z kukurydzy. I no obrzydliwy ten alkohol jest, nie powiem. Nie da się go bardzo pić. Nawet tak muszę powiedzieć, że jakśmy tam wyjeżdżali, to często nam ten alkohol w tych plastikowych butelkach dawali, a myśmy tam komuś znowu wręczali następnemu, jakśmy byli. No i tu byśmy zaproszeni byli tutaj też do tych łowców, do króla, bo to się król wioski nazywał. No i wzięliśmy mu to właśnie ten napój, taki całą taką peta jednego. No i on mówi, że nie pije. No i my się niestety we dwóch siedzimy, musieliśmy sami tą butelkę wypić. Za jego zdrowie. Tak, zdrowie, tak. A znowu drugi król, który był, mówi, że żeby go łaskawić, jak do niego jakoś pójść, trzeba coś mu kupić. On mówił, że lubi piwo. No to mnie dobrze, to tam kupiliśmy jakoś to piwośmy tam wygospodarowali. Kupiliśmy to piwo, tam zanieśliśmy to piwo, no i mówiliśmy się na drugi dzień, że przyjdziemy do niego i zrobimy wywiad, jakieś nam powie nam wszystkie te historie. No ale na drugi dzień pośli, król powiedział, że nie jest w dyspozycji. No i niestety nie udało się. Jeżeli chodzi o takie typowe tutaj jeszcze, proszę Państwa, to tam jest taka restauracja, to jest na końcu. Tuśmy często jadali. Tutaj nasz ostatnie zdjęcie. Tak, to jest takie, tu się je przeważnie w takiej restauracji, jak się podróżuje. Także tak to wygląda. Tu są takie uliczne łaźnie. Kran zwykle tu się wiele ludzi myje, bo nie ma po prostu łazienek. I to może tam jakieś zabite zwierzę, a tu tam jest kąpiel. Tu jest taki typowy ślub, który na gatach spotyka się w Varanasi. Też. A dysproporcje w poziomie życia mieszkańców widać gdzieś tam regionalne jakieś? Tak, miasto, tak, jak wszędzie jest, oczywiście, że są biedniejsi i bogatsi, ale troszkę te biedy trzeba przemawiać inaczej, bo oni do tej biedy podchodzą w inny sposób. Spokojnie. Nie? Tak, oni, na przykład jak jest miasto i tutaj gdzieś jedziemy i jakiś korek jest, to tam czasem klną ludzie. Tam nie ma korków, tam jeżdżą masakrycznie. Tam ja jak pierwszy raz w Rygsie siadłem, jechałem parę lat temu, to najpierw przeżegnałem się, w ogóle powrócę. No naprawdę jest, nie ma żadnych przepisów. Nawet w Delhi, gdzie tam na głównych miastach, w głównych skrzyżowaniach jest parę światów i oni to przestrzegają, ale pozostałe dzielnice jeżdżą jak to chce.
A już Bombaj, Kalkuta to jak taki masakr, gdzie państwo się to tak jeździ, że no, tam się używa klaksonu i hamulca, nic więcej. No. Czy prawdą jest to, że jeszcze dalej można się dogadać nawet na wiosce, dalekiej, gdzieś za cywilizacją języku angielskiego? Tak, bo w Indiach angielski jest drugim językiem. Jest wszędzie, jest urzędowym językiem, wszędzie w szkołach uczą, co w Bangladeszu już angielski nie jest i tam się bardzo trudno dogadać jest. Zresztą tutaj łowców głów, jak byliśmy, to było nas czterech, żeby się dogadać z jednym. Dlatego, że oni mają swój dialekt i z dialektu był na hinduski, z hinduski na angielski, dopiero myśmy mogli coś porozumieć. Także takie historie są. Czy w takiej wiosce można spotkać jeszcze te elementy kastowości? Tak, nie tylko wioska. Jak państwo byście byli kiedyś w Indiach, tego nie zauważycie. Nie ma kastowości. Ale jak po dłuższym takim pobycie, jak jest, to się da zauważyć i dość mocno. Na przykład niektóre zawody, które się wykonuje, innego zawodu nie można wykonywać. To jest już taka kasta. Na przykład jak byliśmy w kaście nietykalnych, to była całkowicie oddzielna miejscowość, wioska. I oni na przykład mogli hodować świnie, co w Indiach nie jest to jakieś typowe, bo tam się wieprzowiny nie jada. A oni hodowali i byli oddzielni. I tam na przykład, żeby wejść, trzeba było z przewodnikiem wejść. Tam nikt obcy nie mógł wejść. Jest dużo na przykład tak samo ci, co chowają na tych paluatych stosach, to jest też kasta. Tam nikt ze mną nie może się dostać. Mało powiedziane, tutaj nie mam państwu takich materiałów, ale może tam kiedyś pokażę, jak te popioły, które po tych zmarłych rozsypują, jeszcze inni przychodzą, znowu inna kasta, która w tych popiołach grzebią, to znaczy przesiewają, czy nie ma jakichś kosztowności. No i są agori. Agori, tak, no agori to jest co innego całkowicie, to jest. A kolory ubrań? No w ogóle to trzeba przyznać, że Indie są bardzo kolorowe. To jest najbardziej kolorowy chyba kraj na świecie, bo dominuje czerwień, żółć, zieleń. I ta ulica, jak tutaj patrzymy na Tarnobrzeg, że ja mówię, tu jest 100 ludzi na rynku, przypuśćmy, to ja myślę, że takie samo miasto to było gdzieś około 5 tysięcy na rynku w tym samym czasie. Święte krowy w Indiach? Tak, bardzo, tak, jest dużo, tak, tylko na północy Indii, bo dlatego, że ta część Indii południowa, kiedy Vasco da Gama przybył chrześcijaństwo w XVII wieku, to tam raczej nie spotyka się już krów. A ta północna część całkowicie, krowy, psy, kozy, także jest dużo tego na ulicach. A ja mam robaki? Tak, ja, tak, bardzo smaczne. Dużo białka. Dużo białka, tak. No, pyta się pani robaki, jadłem robaki. Robi się tak jak na grygu, nakłada się na patyczku, smaży się i je. Bardzo smaczne, muszę państwu powiedzieć. Coś jak z kurczaka, takie mięso. I chrupiące. Proszę? Chrupiące, tak, chrupiące. Nie, w Indiach prawie się w cynie pije. Rzadko się pije. Jeżeli chodzi o alkohol, proszę państwa, na przykład byliśmy w takim mieście, lata temu Matura, to jest miasto ponad 1 milion mieszkańców liczy, jeden sklep alkoholowy. I potrzebowaliśmy whisky, bo mieliśmy tam taką nocną podróż. I pamiętam, że mieliśmy takie dwie dziewczyny blondynki, wysłaliśmy ich, bo w kolejce było się około 1000 ludzi z alkoholem. No i tam one dotarły gdzieś do początku, no i kupiły nam tym alkohol. To tam jest stan wojenny? Nie. Oni tam są szczęśliwi? Tak, szczęśliwi. Szczęśliwi. Ja myślę, że chyba bardziej jak w Polsce. Na to autentycznie, tak. Są na bardzo są szczęśliwi, autentycznie, tak. Widać jakąś różnicę między Bangladeszem a Indiami? Tak. Na korzyść? Na korzyść Indii. Bangladesz jest szary, taki, jak to ja mówię, obity blachą wszędzie i szmatami. Miasta zapoczone strasznie. Jak my jechali z dworca do hotelu, dwie godziny stali w korku, nie mogliśmy się w ogóle ruszyć. To, no nie, sam Bangladesz jest straszny, takim pod względem takim ochrony środowiska. Słońca to mało co widać, to jest tak jak za mgłą. To ja mówię, że Tarnobrzeg to jest utrowisko.
Naprawdę, proszę Państwa. A do czego? Tak cały czas? Proszę, tak zamglone jest, tak zapylenie, tak zadymione miasta są. Przemysł. Tak, przemysł jest? Proszę? Przemysł. Jakiś poważny przemysł? Odzieżowy. Przede wszystkim, proszę Państwa, stare autobusy, samochody. Autobusy to chyba myśmy takie mieli w latach 60. albo 50. oni tak wtedy jeżdżą. Tak kopcą. Poobijane, bo jak autobus, w liniach to nie, ale mam dość, spotyka się i autobus, to jedzie kierowca i konduktor z takim kijem. I on to wzywa pasażerów w ten sposób, że tym kijem wali w ten autobus. I krzyczy mocno i waląc to zwraca uwagę, prawda? Strasznie zaśmiecenie plastikiem jest bardzo dużo jest plastiku, niesamowita ilość. Tak samo no, domy, większość blachą obudowana, zakurzona, bo teraz byliśmy, to ten okres taki był suchy, bo od stycznia zaczął się już okres monsunowy, to wszystko pozmywa. A powiedz, czy oni mają jakieś wyobrażenia o Polakach w ogóle? Raczej nie. Nie, w ogóle nie wiedzą, w ogóle nie. Raczej nie. Niewiele. Nie. Chodzą po kolorach, a wiesz, jakieś takie Europejczyka w ogóle takie, wiesz, jakieś... Nie, mają, bo muszę Państwu powiedzieć, że społeczeństwo, czy indyjskie jest bardzo wykształcone, bo raczej oni bardzo dużo mają, jeśli chodzi o wyższe wykształcenie ludzi. Są pierwszym na świecie producentem leków. Nie wiem, czy Państwo wiecie o tym. I na przykład tam, ja tu takie propozycje, dowiedziałem się, że lek, który tu u nich kosztuje 6 tysięcy na raka, jest często przemycany z Indii. On jest zakazany do przemycania, ale u nas kosztuje około 300 tysięcy złotych. I taką, ktoś tu kiedyś nawet pytał, czy taki lek nie można by przywieźć i kupić tutaj do Polski. Raczej z lekami, jak idziemy do takie punkty apteczne są i coś nas boli, to jest lekarz tam przy punkcie aptecznym i on nam od razu diagnozuje, co może przepisać. Bez problemów skupimy bez recepty. A muszę Państwu powiedzieć, że zachorowałem na COVID-a też w Indiach, w Delhi. Nic mi nie było, a przeszedłem cięższe COVID-a 2 lata temu. No i, ale to z tego powodu, że taka Polka przyjechała z Irlandii i ona była chora i zaraziła. No i było nas tam kilka osób, pojechaliśmy do szpitala, no i niestety był pozytywny wynik. No i muszę wam powiedzieć tak, leki dostałem za darmo, wszystkie, opiekę, badanie, nic nie płaciłem za to. Także i pani mi kazała przybrać w szpitalu na kwarantannie, no ale myśmy tak podpisali zgodę, że będziemy tylko tam 2-3 dni, bośmy tylko byli, wyjechaliśmy dalej. W szpitalu czysto? Tak. Z wyżywieniem? Proszę? Z wyżywieniem? Nie, to myśmy tam w szpitalu byli około 4 godzin, 5 godzin. Proszę? Tak, tak, bardzo dużo to. Co myślicie? Chodzą, są kluby, są restauracje bardzo porządne też, kluby, dyskoteki są. Tak, są. Się bawią, tak? Byliśmy na przykład w kilku takich miejscach barowych, prawie po europejsku, można zjeść, można pozabawić się, także jest. Mhm. A młodzież wygląda mniej więcej tak jak u nas, czy są inaczej ubrani, czy... Nie, młodzież bardziej taka europejska już jest, dużo znają języków, trzeba przyznać, ubierają się bardzo modnie, zresztą są bardzo przystojni, to jest fakt. Mężczyźni też. A dziewczyny? Nie, kobiety, to wiem. Dziękuję Państwu bardzo, bo to mamy Was spotkanie. Thank you.
'Cause you make me feel you.